Cześć, ja jestem Sarczy, witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Bound by Flame. Ja wracam właśnie do naszego obozu wraz z Mafrasem. Przypominam, że taki jest nasz aktualny cel. No i jestem tutaj na miejscu. Za chwilę pogadamy sobie z naszymi towarzyszami. Musimy pogadać z nim, z Liestasem. I'm happy to see that you are still alive. I wish I could say the same for your companions. Sybil? Ranval? Neither they nor your mercenary comrades show any sign of life. Which leads me to think, what horrible carnage. I'll have to go look around the place in case one of them is still alive. Even if there's only a slim chance, you shouldn't hesitate. Unfortunately, we've got something else on our minds. Mathras Dadlis spoke to you about the strange corruption in this place. Corruption that makes the undead much more powerful, sometimes even unbeatable. Do you know of a way to beat it back or wipe it out? I believe I have an idea, yes. The corruption does not extend to all places in the same way. Some areas seem to be exempt. And I believe the undead I saw there were less comfortable. These are exactly the same places as where the crystals with magical capabilities can be found. If you can gather some, we will be able to make you a talisman that will let you drive back the corruption around you, and so fight the undead as you usually would. And repulse the Deadwalkers? I doubt that the lone talisman is powerful enough for that. Added to which, you have to stay completely still. But the idea... When he looks like that, it means he's trying to think. Funny, isn't it? Here, I'll show you the zones where you can find the crystals on your map. Excuse me, I was lost in thought. Here, take this to gather the crystals, and bring us back as many as possible. That's a pretty good idea. If we place the crystals around the camp, we should be able to keep the undead away from here. Of course, we'll need more than it takes to make a single talisman. All right, I'll bring it back for you. No dobra, to w takim razie może być ciekawe. Can I do something for... No, thank you. Nic innego tutaj chyba już nie zrobimy. I'll be going now. No to w takim razie ruszamy. Znowu trzeba wrócić się tam, gdzie byliśmy wcześniej. Zbierzemy te kryształy. Oprócz tego przydałoby się jeszcze znaleźć naszych towarzyszy. Bo rzeczywiście nie wiadomo, gdzie jest Sybilla. Nie wiadomo, gdzie są pozostali. No właśnie, jeszcze Randval. Oho. Kogo my tu mamy? Proszę bardzo. Nie wiem, czy dobrze robię, że teraz chcę walczyć tym stylem tropiciela, ale... Wow, z której strony to zaatakował mnie? A, tu jest jeszcze jeden. Dobra. Uciekać, uciekać. A nie, to jest Mafras, okej. Okay. To niech on w takim razie atakuje. Tymi atakami magicznymi. Może to się przydać. Teraz atakujmy szybko. Czekajcie, bo tu jest ciemno. Muszę... O, właśnie. Zapaliłem sobie teraz światło dookoła siebie. I od razu lepiej. Całe szczęście, że te ataki magiczne Mafrasa nic mi nie robią. Bo to by było bardzo uciążliwe, gdybym musiał jeszcze unikać ataków magicznych swoich sojuszników. Ale na szczęście jest tutaj takie pewne uproszczenie, które... Koniec końców jest dobrym rozwiązaniem. Dobra, załatwiłem ich wszystkich. Znaczy, tylko dwóch było. Tutaj jeszcze możemy podnieść. No i zobaczmy. Tutaj akurat nie widać nigdzie nic konkretnego. Żadnego też zadania pobocznego. Czekajcie, zobaczmy tutaj. Odnajdź zaginionych najemników. Odnajdź Sybillę. Odnajdź Randvala. I jeszcze zbierz artefakty. Dobra, domyślam się, że muszę przejść jeszcze... do kolejnego obszaru, żeby... O, tam jeszcze coś jest. Dobra, w takim razie... Zanim przejdę dalej... To jeszcze tutaj się udamy na wschód, słuchajcie. I tutaj powinniśmy właśnie znaleźć jeden z tych kryształów prawdopodobnie. Dobra, w takim razie zawalczmy. Od niej zaczynamy, czy nie za bardzo? To może być niezły plan w sumie. Ej, nie zdążyłem uciec niestety.
Teraz spróbujemy raz jeszcze zaatakować. Niestety jestem teraz spowolniony, ale zwróćcie uwagę, już prawie ją załatwiłem. Tak jest, udało się. No i teraz jeszcze tylko z tobą sobie poradzić. Blokujemy. A i troszkę za wcześnie, żeby zrobić jakąś kontrę. Ale próbujemy dalej. Teraz też się nie udało niestety. Kurde, żebym tak go odepchnął, tak żeby się przewrócił, ale nie da rady, no. Musimy po prostu wykazywać się sporą cierpliwością w trakcie tych ataków i tyle. Dobra. Najważniejsze, że się udało. No i co ja tutaj mam zrobić? W tym miejscu zbierz kryształy. No dobra, czyli jednym słowem sporo drogi przed nami, bo tutaj będziemy musieli zwiedzać po raz kolejny te znane już nam lokacje, żeby właśnie zbierać te kryształy. No oprócz tego oczywiście jeszcze te questy poboczne wykonywać. Tak więc myślę, że jeszcze sporo czasu tutaj możemy spędzić. Najpierw przede wszystkim właśnie przenieśmy się do kolejnej części tej lokacji, czyli właśnie do Krainy Czarnego Mroza. No i tutaj pewnie znajdziemy nie jeden taki kryształ. Oprócz tego liczę na to, że spotkamy również naszych towarzyszy właśnie. Tutaj już pierwszy kryształ jest widoczny na mapie. No i tam mamy jakieś właśnie zadanie poboczne. Dobra, no to lecimy po kolei. Najpierw zacznijmy od tych tutaj. Spróbuję zaatakować ewentualnie po cichu. Dobra. Naprawdę, nie rozumiem, czemu się twórcy nie zdecydowali, żeby te ataki skradania odbierały, nie wiem, z połowę na przykład energii. Wtedy to by było naprawdę opłacalne i by człowiek się starał właśnie robić to po cichu. A tak to naprawdę nie ma wielkiej takiej potrzeby, szczerze mówiąc. No chyba, że ktoś już sobie naprawdę to usprawni, ale wtedy też wątpię, że będzie jakaś duża różnica. Moim zdaniem te ataki w trakcie skradania się naprawdę powinny robić różnicę, a nie tylko na przykład atakować, nie wiem, dwa razy mocniej czy coś. Dobra, tutaj uniknąłem i atakujemy tego, żeby już go zdjąć. Wow, 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 spokojnie, spokojnie, żebym nie zginął. Mało brakuje. Spadamy, spadamy, spadamy. Dobra, weźmy szybko miksturę leczniczą. No i teraz rozprawimy się z tobą szybko. A i akurat przestało mi działać podpalenie miecza. Mafras chyba już tam leży niestety. Muszę sobie więc radzić po raz kolejny sam. No i dobra, teraz jeszcze tylko ty zostałaś. Atakujemy w takim razie stylem tropiciela i będziemy po prostu unikać, kiedy będzie trzeba. Teraz się wycofać i ruszamy dalej. Aj, ciągle atakuje, no. Wolałbym, żeby atakowała mocniejszymi tymi atakami magicznymi, to wtedy mamy więcej czasu na ucieczkę i teraz szybko możemy ją dobijać. To o wiele lepiej się spisuje. Jeszcze raz sobie miecze podpaliłem. Dobra, za chwilę ją już załatwimy. Dokładnie. Zbieramy łupy, niech się Mafras tam podnosi. I zbierzmy też kolejny kryształ przy okazji. Dobra, 2 na 6. Ruszajmy dalej, czekajcie. W sumie to nie muszę iść tędy tutaj, bo tam pewnie spotkam tylko niepotrzebnie kolejnych przeciwników. A widzę, że jeszcze jeden kryształ mogę zebrać. Dobra, 3 na 6, bardzo dobrze. I teraz tak, tutaj mogę przebiec czy nie? O, kurde. Nie no, teoretycznie mogę, bo tam później i tak przejdę. Dobra, to w takim razie ruszajmy właśnie tędy. Muszę się trochę poruszać teraz, kiedy właśnie mam tą mapkę na całym ekranie. No bo sami widzicie, jakie tutaj są labirynty. Aż zbyt duże, szczerze mówiąc. Trochę się poskradam, żeby tamtych ominąć. Nie mam ochoty z nimi walczyć teraz. Bo i tak jeszcze spotkamy spore grupy wrogów. A właśnie moim celem było dostać się tutaj na zachód, na drugą stronę. Jeszcze tutaj coś widziałem. Coś ciekawego. A, mikstura lecznicza i parę innych fantów. I właśnie tutaj się chciałem przenieść. Dobra, zaczynamy w takim razie. Mapkę chowamy. I zaatakujmy. Wow, ten jak szybko zostanie pokonany. Bardzo ładnie. Ale tu był jeszcze ktoś.
Tylko gdzie? Z tej strony, dobra. Mamy zatem łucznika. Okej. Okay. No i jeszcze ona została. Odejdźmy. Dobra, udało się. No i Mafras, pomóż trochę. Mam nadzieję, że dasz radę tutaj w roli pomocnika. Ale okej, okay, idzie nam coraz lepiej. Zadajemy coraz większe obrażenia. Bardzo ładnie. No i co? Możemy teraz ruszyć w takim razie na południe, tak jak chciałem. Trochę okrężną drogą, bo tutaj jeszcze trzeba przejść tędy. Najpierw trochę na północ, później znowu na południe. Non stop jakieś zawijasy tutaj. No i tak, tu widzę, że będzie właśnie kryształ jeden. Zresztą już tu kiedyś byłem, więc znam tę okolicę. Wow, jest Sybilla. Już ci pomagam. Dobra, zaczynamy od niego. Ejejej, ależ mocno oberwałem, wycofajmy się trochę. To było tutaj trochę niebezpieczne. Dobra. Teraz nie wiem, czy najpierw ją zaatakować, może najpierw ją, nie wiem. W sumie teraz całkiem szybko idzie eliminowanie jej przy tych właśnie sztyletach. Okej, udało się uniknąć ciosu. Cofać się znowu. Dobra, i teraz już mam nadzieję, że ją dobijemy tylko. Dokładnie. Idzie mi coraz lepiej tutaj z tymi przeciwnikami. Już zaczynam łapać na nich coraz lepsze taktyki. Zdecydowanie częściej zaczynam używać właśnie stylu tropiciela. O ile na początku gry bardzo się przydawał styl wojownika, tak teraz w tej fazie rozgrywki już styl tropiciela coraz częściej zdaje się wykazywać swoją małą przewagę. Dobra, to co? Zanim podniesiemy Sybillę, to jeszcze tutaj zabierzemy może kryształ. Okej. Okay. Jeszcze nawet jeden mogę zebrać. Dokładnie. I jeszcze jeden. Dobra. I teraz tylko próbki kryształów trzeba zanieść, a tymczasem podnieśmy Sybillę. Vulcan. You came. I thank you. But I think that I'm sorry. My time is near. You're not dying here. Tell me what I can do. I need medicine. A potion. A bandage. Something. My strength is almost gone. I can't do it myself. Czyli co, chodzi o mikstury leczenia po prostu. Na szczęście mamy jakieś. Here, I got what you need. That's gonna help. I thought I wouldn't make it. Thank you, Vulcan. Don't mention it. I was just passing by, you know. How the hell did you get yourself into this mess? After you disappeared, I got separated from the other survivors. Three other scribes were with me, but we were attacked by one of the concubines. It was the Creator, one of Blackfrost's wives. She let you go? I wish she had. No, the other scribes threw themselves at her so I could escape. They gave their lives to save me. God's damned piece of filth! I'm gonna make her pay! I've never seen you this angry before. But there are other more urgent things first. We should leave here. Aha, czyli możemy teraz się zdecydować, żeby ona za nami poszła, a Mafras pewnie wróci do obozu. Niech i tak będzie. Come with me. She's coming back with me. Wait for me back at the camp. Dobra, czyli nastąpiła mała zamiana. Kurde, znowu się pojawili przeciwnicy tutaj. Może z nimi zawalczę jeszcze raz w takim razie. Tutaj oni się ciągle regenerują w tym miejscu akurat. Wow, ależ duży zasięg, kurde. Ten łucznik, którego teraz pokonałem, to naprawdę daje mi tak mało punktów doświadczenia, że średnio się opłaca z nim walczyć, szczerze mówiąc, no ale okej. Okay. Ajajaj, ależ teraz oberwałem. Wycofajmy się.
Chyba tylko jedną miksturę leczniczą wykorzystałem na Sybille w trakcie tej rozmowy, powiem wam. Spokojnie, spokojnie, atakujemy dalej. Niech Sybilla mnie w razie czego leczy. Ona nawet nie musi jakoś szczególnie atakować. Najważniejsze, żeby właśnie mnie przede wszystkim leczyła i tyle. No, uwaga. Dobra. Trochę ryzykuję teraz, będąc tutaj tak blisko nich, bez leczenia, ale mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Dobra. I teraz jeszcze tylko tego. Nawet tamta daje mi 300 punktów doświadczenia, to nie jest aż tak dużo, szczerze mówiąc. Zobaczymy jeszcze na tego. Obecnie już naprawdę sporo punktów potrzebuję, żeby sobie podnieść poziom doświadczenia. 240 mi ten daje. To jest naprawdę w tej chwili niezauważalna, szczerze mówiąc, ilość. Powoli się zastanawiam, czy nie warto nawet unikać tych walk czasem. Dobra, i tutaj mamy kolejny cel poboczny i to nie jeden, patrzcie. Wow, sporo tutaj tego. No dobra, czyli najpierw tutaj sobie pozwiedzamy i dopiero później się wrócimy, żeby dać próbki kryształów, bo możliwe, że to ostatnia chwila, żeby zrobić te zadania poboczne. Czyli trzeba najemników znaleźć, Randvala i zebrać 4 artefakty. No to lecimy po kolei. Gdzie będzie najbliżej? Zdaje się, że najpierw tutaj możemy się udać. Na sam środek tej lokacji. A, tu był ten chyba Minotaur nieszczęsny, z którym tak nie lubię walczyć, bo strasznie długo z tym idzie. Tak jest, to dokładnie ten przeciwnik, o którym myślałem. Jakimś cudem nie zauważył, chyba że Sybille ewentualnie zauważył, to jest też możliwe. Dobra, najpierw tych pomniejszych zlikwidować. Okej, łucznik od razu załatwiony, teraz zajmiemy się szybko tobą. Niestety Sybilla zapewne szybko padnie. To jest spory problem. Kurde, ona tam już prawie, że nie ma energii. To jest po prostu straszne. Akurat na tego to ja chyba jednak wezmę styl wojownika mimo wszystko. Atakujemy. Dlatego, że styl wojownika potrafi niszczyć tą tarczę, a to też jest użyteczna sprawa. Kurde. Czekajcie, wycofajmy się, wyleczmy również. Podłóżmy tutaj, o właśnie, pułapkę i teraz dobijmy go, ile się tylko da. To i tak strasznie mało energii odbieranej niestety. Dobra, czas się ulepszyć. No atakuj, atakuj, atakuj. Widzę, że Sybilla wstała, o dziwo. To chyba dlatego, że oni na chwilę przestali mnie gonić, kiedy przeszedłem tutaj do tego korytarza. No, to jest dobra informacja, przynajmniej nie będzie mi tutaj teraz przeszkadzać większa grupa wrogów, tylko muszę z jednym sobie poradzić. Teraz atakujmy z tyłu. Kurde no. Skubany ciągle przeszkadza. Może teraz się uda. Wow, tutaj już ten Minotaur przyszedł. Może Minotaur to za dużo powiedziane. Nie jest do końca taki typowy Minotaur, ale można go tak nazwać w przenośni. Dobra, ten wyeliminowany, no i teraz jeszcze z nimi sobie kurde poradzić. Trochę to jeszcze potrwa, coś mi się wydaje. Zostawiłem pułapkę. Dobra, atakujemy najpierw tego. Wycofać się. Orzesz kurde. Szybko mikstura leczenia. Jeszcze raz pułapka. Widzę, że Sybilla po raz kolejny się podniosła. Bardzo dobrze. Ona tam zajmie teraz tego wielkoluda. Ja zajmę się tym. No i udało się. Teraz w takim razie styl tropiciela i atakujemy tego. Na niego akurat właśnie styl tropiciela się najlepiej spisuje. Dobra. Sybilla mogłaby teraz siebie podleczyć może. To dzięki temu by przeżyła dłużej. Być może za chwilę też by trochę odwróciła jego uwagę. Zobaczymy. Tak, zdecydowanie przy stylu tropiciela przynajmniej możemy unikać tych jego ciosów. Dobre i to. Okej. Teraz atakujemy dalej. Ponad połowę energii już odjęta. Znaczy już, to naprawdę długo trwa. Już to zbyt dużo powiedziane zdecydowanie. Dobra. Znowu te trzyciosowe combo robi.
I teraz atakujemy. Jeszcze parę ciosów. Okej, okay, uciekłem. Aj, zapomniałem, że to jeszcze wychodzą te kolce później. Cofajmy się szybko. Dobra. Szkoda by było teraz zginąć na sam koniec, ale udało się. Bardzo dobrze. No to teraz pozbierajmy łupy. No i tutaj ten artefakt chyba zdobędę najwyraźniej. Sprawdźmy. Tak jest. Chodzi oczywiście o kryształy, tak czy siak. Już 2, 3 i to na razie będzie wszystko. No dobra, czyli idziemy teraz w którą stronę? Możemy właśnie tutaj iść bardziej na wschód. A później kolejne kwestie tutaj wykonamy. Podnieś. Jeszcze coś tu gdzieś ominąłem chyba. Jakoś wcześniej tutaj gdzieś pokonałem, ale już dobra, nie będę szukać na siłę, bo to i tak mi już wielu rzeczy nie da. Weźmy sobie jeszcze, stwórzmy mikstury leczenia na zapas, bo już nie mam ich zbyt wielu przy sobie. A więc kolejne 10. No i ruszajmy dalej. Gdzie jest kurde Randwall? Coś mi się wydaje, że on może być dopiero tam gdzieś na południu. I pewnie też będziemy mieli wybór, czy właśnie zabrać go ze sobą, czy on ma się udać do obozu. Ja jednak ze sobą będę zabierał raczej głównie... Patrzcie, teraz tam możemy zejść. Wcześniej tam mnie jeszcze nie było. Ale nie widzę na razie sensu, żeby tam schodzić. Idźmy póki co tam, gdzie są zadania poboczne, bo i tak mamy dużo walk tutaj na swojej głowie jeszcze. Nie ma sensu jeszcze większą ich ilość się wydawać. Dobra, tutaj mamy jednego. No i patrzcie na to, no ten atak naprawdę mało energii odejmuje. Zdecydowanie to powinno dawać lepszy efekt. Takie jest moje zdanie, nie wiem jak wy uważacie. Po prostu w obecnej chwili atakowanie ich przy skradaniu się naprawdę nie ma wielkiego sensu, bo nie robi to żadnej, absolutnie naprawdę żadnej różnicy praktycznie. Kurde, no Sybilla już padła, niesamowite. Momentami to oni mnie zadziwiają tą swoją słabą wytrzymałością, bo to strasznie szybko naprawdę idzie. Dobra, sporo energii odjęliśmy. Jeszcze jedna pułapka niech będzie. Podejdziesz? Kurde, odchodzi oczywiście. Ale dobra, w razie czego możemy niewykorzystaną pułapkę zabrać. Widzę, że tutaj już wychodzimy poza obszar, gdzie oni mogą nam cokolwiek zrobić. Po prostu sobie odpuszczają. No, chodź tu bliżej. Kubany się wraca. Dobra, teraz się udało, ale niestety nie padł, a szkoda, bo chciałem, żeby się przewrócił. Wtedy byśmy mogli go załatwić. Ajajaj, no kurde, ani nie mogę go przewrócić, ani nie mogę go zaatakować. No patrzcie, teraz on dosłownie stoi w miejscu. Teraz się dopiero wreszcie udało coś zrobić. Ja cię kręcę, no ile jeszcze można? No nareszcie, chciałoby się rzec. Już tyle czasu go atakowałem. Ani nie mogłem go właśnie przewrócić, ani nie mogłem tutaj zniszczyć mu tarczy. Ani nie mogłem trafić w taki sposób, żeby akurat odjąć mu... O, jeszcze tutaj jest, kurde. W takim razie najpierw nim się zajmę. To akurat będzie dość szybkie. Dobra. I od razu lecimy jeszcze na tamtą. Sybilla ma oczywiście kłopoty, a jakżeby inaczej. Nie ma to jak kurde potężna seria, wtedy największe te obrażenia zadajemy jednak. Jeszcze parę ciosów. Okej, okay, udało się. No to co, tutaj zabieramy ostatni artefakt prawdopodobnie. Dokładnie, trzeba teraz tylko dać kryształy skrybie. Możemy nawet więcej tych kryształów zbierać. No proszę. Skoro mogłem, to sobie je zabrałem. No i idziemy jeszcze dalej. Jak się tutaj przedostać? Czekajcie. Muszę udać się tędy i tutaj. O właśnie. Wejdziemy tak na górę. I zobaczymy, czy tutaj znajdziemy Randwala, czy tych najemników. Tutaj zabieramy. O, przecinak. Akurat to jest taka broń wolna. Dokładnie, więc ją sobie rozłożymy.
Nic innego nowego tutaj w międzyczasie nie zdobyłem. Dobra. Dokładnie, więc musimy tutaj pomóc Randvalowi w takim razie i oczywiście zrobimy to. Najpierw zająłem się tym z wielkim mieczem. Dobra, teraz tutaj łucznik jeszcze. Szybciej, 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 żeby Randval nie padł. To wtedy będzie spora grupa, to znaczy we trójkę będziemy walczyć. I wtedy jest szansa, że będę mógł atakować od tyłu tą przeciwniczkę i nic mi się strasznego tutaj nie stanie wtedy. No, teraz się do mnie odwróciła niestety. Niech się może zajmie kimś innym w tym momencie. Dokładnie. I ja ją wtedy będę mógł bez problemu tutaj szlachtować tymi sztyletami. Wycofujemy się. I szybko atakujemy, chociaż nie jeszcze. Miecze musiałem naładować. Dobra. There was no way I was gonna leave you like that. Dobra, czyli właśnie tutaj możemy powiedzieć, żeby albo z nami poszedł, albo żeby zaczekał w obozie. Ja powiem, żeby zaczekał w obozie, bo wolę jednak mieć przy sobie Sybille. It would be best if you rest to get your strength back at the camp. It's over by the sewer outlets. Dobra, a więc kolejne zadanie poboczne wykonane. Widzę, że znowu zdobyłem jedną z broni, jedną z tych wolniejszych broni niestety. A więc też to rozkładam. Widzę, że tutaj niezłe są statystyki ogólnie jej, to znaczy całkiem spore obrażenia fizyczne, ale widzę, że nawet nie można tego ulepszać. To nie, kompletnie mi się to nie przyda. Zresztą wiecie, że mi najbardziej zależy tutaj też na prędkości ataku mimo wszystko. I pozostało udać się tylko jeszcze tutaj, gdzie najwyraźniej spotkamy sobie najemników. This place stinks of corruption. I'm guessing there's a concubine not too far away. We cannot confront a creature like that under these conditions. We must find a way of dissipating this atmosphere of corruption. Dobra, czyli najwyraźniej jednak muszę poczekać na to. To już spotkałem się z tym w poprzednim odcinku. Kiedy właśnie też nie mogłem się przez te drzwi przedostać. Muszę po prostu właśnie zanieść najpierw te kryształy najwyraźniej, żeby w ogóle móc o czymkolwiek tutaj marzyć. Tak więc wracajmy jak najszybciej do obozu. Nawet będę uciekał już przed tymi wrogami, żeby z nimi niepotrzebnie nie walczyć. Dlatego, że chciałbym jak najszybciej pozbyć się właśnie tej aury spaczenia. I wtedy moglibyśmy też dostać się tam, żeby wykonać to zadanie główne kolejne, a w tym momencie niestety nie możemy tego zrobić. Nie chcę też o tym zapomnieć, bo prawdopodobnie jeśli później zbyt długo będziemy się zabierać za questy główne, no to to nam przepadnie właśnie to zadanie poboczne. You will go no further. Edwin, or should I say White Lady? It's nice of you to come and see me. You left in such a rush. Laugh while you can, you idiot. Your stupidity has condemned this world. That's funny, coming from a fallen ice lady. You had a chance to take Black Frost by surprise, a unique opportunity to thwart him, and you let it slip through your fingers. What? You think I'm here to enjoy the scenery? You are here because he wishes it so. He's waiting for you. You have given him time to prepare for you, to think of a way to get his hands on the power you hold. And there can be no question of letting him do as he wishes. For over a year I have labored alone to liberate the world heart. The power belongs to me and no one else. Don't worry. I'm gonna give you more than you can take. Dobra, czyli w takim razie trzeba załatwić teraz Edwenę, która właśnie nas zdradziła. Uczynimy to z wielką przyjemnością. Ja od początku miałem do niej sceptyczne nastawienie. Jeszcze tak wam powiem tylko, że
Nie byłoby żadnej różnicy, czy byśmy ją tam na początku gry wtedy uwolnili, czy nie, czy byśmy ją chcieli uwolnić, czy nie, bo nawet gdybyśmy wybrali tą drugą opcję, że nie chcemy jej uwalniać, to ona i tak by została uwolniona. O tym mi napisał jeden z widzów, więc dziękuję za tą informację. Przy okazji to pokazuje, że też niektóre decyzje wcale aż tak bardzo nie wpływają na to, jak tutaj to się dalej potoczy wszystko. Widzę, że ona jest bardzo łatwa do pokonania. Za chwilę już ją załatwimy tak naprawdę. Jeszcze trochę? Okej. No cóż, nic więcej chyba nie trzeba dodawać. Ukaraliśmy za tę Medwenę, zginęła. Nie było to trudne, szczerze mówiąc, po tej walce spodziewałem się czegoś więcej. Myślałem, że będzie znacznie bardziej wymagająca. No ale przy okazji zdobyliśmy kolejny poziom doświadczenia, więc możemy sobie odblokować jakieś umiejętności. Zastanówmy się tylko, co sobie odblokujemy. Chyba w te sztylety jeszcze pójdę, coś mi się wydaje, to znaczy szansa na trafienie krytyczne podczas ataku od tyłu ewentualnie. To nie dotyczy tylko tego skradania, ale zdaje się, że również w trakcie walki zwykłej, a ja lubię atakować tutaj od tyłu jednak, więc to się może przydać. Dobra, i co jeszcze? Zwiększone obrażenia podczas, kiedy atakujemy z zaskoczenia. Hałas, gdy przeciwnik zostanie zabity jednym ciosem. To bardziej do skradania się jest. Okej, okay. Tutaj na razie tego chyba nie będę sobie ulepszał. Jeszcze zobaczę tutaj. Szansa na trafienie krytyczne za pomocą kuli ognia i czas działania zakręć płonąca broń. Może coś z tego raczej właśnie. No bo tutaj chyba nic nie chciałem. Odporność na przerwanie akcji. Nie, raczej nie. Tutaj też nic. Możemy jeszcze ewentualnie to, więcej czasu na wyprowadzenie riposty. Dobra, to niech będzie. To będzie już bardziej użyteczne dla mnie akurat. I jeszcze oprócz tego te dokonania. Na razie chyba to zostawię na coś lepszego, żeby pozbierać po prostu więcej punktów. Ewentualnie zobaczę poza odcinkiem, w co warto przy najbliższej okazji zainwestować. Wracajmy w takim razie szybko do naszego obozu i tutaj pogadamy z odpowiednimi osobami, konkretnie z Eliastasem tylko chyba. I found your crystals. Good. Very good. But I'm afraid that it's too late. Look around you. There's only a handful of us left. As soon as Black Frost turns his attention to the camp, we are finished. What's the point of wearing myself out to make this talisman for you? We may as well just surrender. You were able to resist the demon while keeping some of its powers, but we are in a dead end. No nie żartuj sobie, stary. Tak się zastanawiam, jeśli to bym wybrał, może jednak, kurde... Zmienimy wtedy jego zdanie. Sam nie wiem, bo też nie chcę głupoty tutaj zrobić jakiejś fabularnej. Dobra, spróbujmy z tym, czy wtedy jakoś go przekonamy. All right, grab your things. We're going. I don't understand. Where do you want to go? You want to surrender up? So let's go. The only problem is that to get to see Black Frost, we have to get past the concubines, and we're back where we started. It's just that. You don't really believe what you're saying, do you? Doesn't it seem just a tad contradictory to you that if that idiot of a wet puppy wants to give up, it's fine, but if I talk about it, it's wrong? I think that I understand what your friend, the mercenary, means. You're right.
I'll make the talisman for you. But you should speak to Mathras. He seems to know things we don't about the creatures blocking the road. No i proszę, a więc udało się w takim razie. Dokładnie o to mi chodziło. Myślę, że to będzie wszystko. I'll be going now. Czyli co, w takim razie porozmawiajmy teraz z Mathrasem. A, jeszcze tutaj to zadanie poboczne. Jak rozumiem, czy raczej to z nim musiałem pogadać? Nie, raczej właśnie z Liestasem. Zobaczmy. How can I help you? Have you seen the smith, Renko? He was in the camp just a short time ago. But he was complaining about needing materials, I think. He was talking about going in the sewers to find them. The poor fellow must be dead by now. Not exactly the smartest decision he ever made, is it? But maybe he just got lost. When I can, I'll go see if I can find him. Dlaczego wszyscy się kurde rozdzielają? No i mamy kolejne zadanie poboczne przy okazji. Vulcan. I have the crystals for the camp. Thank you. I didn't dare believe. Let's just hope it'll be enough to protect us against the hordes of creatures. I'll set them up. Dobra, no i właśnie pozostaje jeszcze ewentualnie porozmawiać z Mathrasem. Poczekam tylko, co się tu jeszcze zaktualizuje. Zadania oczywiście pozaliczane zostały. Sprawdźmy jeszcze do dziennika, co aktualnie mamy do zrobienia. Jeśli chodzi o zadania poboczne, ciągle ci najemnicy, no i właśnie jeszcze Renko. No a tutaj opracuj plan ataku wspólnie z Mathrasem i resztą. Dobra, no to myślę, że zrobimy to w takim razie w kolejnym odcinku, co? To będzie chyba najlepsze teraz wyjście. Tu widzę, że są te kanały, żeby iść po Renko. Tak więc zapraszam Was już teraz do kolejnego materiału z tej gry, kiedy będziemy się starali zarówno wykonywać kolejne misje główne, jak i zadania poboczne. Cześć!